Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym nietypowym odcinku. Sprawdzimy sobie zwiastun Farminga Simulatora 25. Premiera tego trailera miała miejsce 2 dni temu. Więc co, no, zobaczymy co tam dla nas Giantsi przygotowali. Rated E for everyone. The world. Farmers know farming is an art. Like life, we know it can be hard. And it can be surprising, too. But sometimes it's about being at the right place at the right time. A wise man once said that the best lessons are learned under the wide open sky. I think the same thing can be said about our art. Yeah, it can be messy, but it's always beautiful. So beautiful it can help you see yourself and the world in all new ways. In the art of farming, the soil is the canvas, the seeds are the paint, and the harvest is the masterpiece. Hey, this is pretty good. Yeah. It's pretty darn good. Is it missing something? You're too cute to eat. Maybe some fresh spinach for a change? I co mogę powiedzieć? Nie spodziewałem się, że po prostu przenieś po raz pierwszy w historii farminga przeniesiemy się do Azji. No to można by wnioskować z tego zwiastunu. I będzie uprawa ryżu. Uprawa ryżu było w Pure Farmingu 2018. Więc uprawa ryżu też wiecie, jest mokro, tak, że musi być mokro. Widzieliście nawet, że tam pompowali wodę na pola. Więc no, fizyka gleby obowiązkowo. I ciekawi mnie, czy oni to zrobią znowu na tym silniku, co teraz był, czyli Giants, no nie wiem, jaki oni mają silnik, jakiś swój, nie? Ten swój silnik, co klepią od pierwszego farminga, czyli 2008. No i ciekawi mnie, jak będzie wyglądać. Jak oni zrobią tą uprawę ryżu. Coś tam było też o szpinaku. A co, no, trailer fajny. Ale zobaczymy, jak będzie taki, wiecie, trailer, gameplay, nie? To tutaj widzę już, że mają stronę na Steam. Tu jest też ten zwiastun.
wszyscy tutaj napisali. Namów przez sprzedaży, aby otrzymać pakiet jakiś tam MacDog za darmo. Okej. Okay. Co tutaj piszą? Farming Simulator 25. Wypełni pola nowymi maszynami, możliwościami rozgrywki. Cicho. Także świeżą wodą. O. Poprawkami wizualnymi, także świeżą wodą do uprawy ryżu, jeszcze bardziej szczegółowe i różnorodne rolnictwo. Doświadczaj w przyjaznej dla rodzimej serii gry. Więcej możliwości rozgrywki, nowe plony, zwierzęta i nie tylko. No ciekawe, jakie zwierzęta nowe dodacie. Może kaczki. Okej, że tutaj wyrusz na globalną rolniczą przygodę. Budując zielone imperium w pełnym polu ryżowym. W krajobrazie Azji Wschodniej. No, czyli mówię, po raz pierwszy w historii farminga będzie miał miejsce w Azji. Bo tak to się działo zawsze w Europie. Lub w Ameryce Północnej i Południowej. No jeszcze nie było Australii, jeszcze nie było mapy australijskiej, afrykańskiej i właśnie azjatyckiej od Giantsów. No ostatnio do Gwiezdki Dwójki przecież była polska mapa. Okej, okay, co tu jeszcze piszecie? O, uprawiaj dwa rodzaje ryżu, szpinaku i inne nowe plony. Wybierając spośród podanych 20 opcji tężnych bawołów dołączających do krów, owiec, świń, kur, koni i reszt trzody. Okej, czyli bawoły. Nowe łańcuchy produkcji i misje budowlane, o! Dodatkowo rozszerzająco możliwość biznesowe. Misje budowlane, no. To coś, czego nie było w farmingu. Był symulator demolki od Giantsów. Więcej maszyn produkcji międzynarodowych marek. Ponad 400 maszyn i urządzeń od ponad 150 najsilniejszych międzynarodowych marek. Case International, Class Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, no. New Holland, Valtra i wiele innych. Używa ich na roli w lesie i podczas hodowli zwierząt. Zbuduj swoje dziedzictwo samodzielnie lub w kooperacyjnym zespole wedle uznania. Wyższy realizm, technologiczne poprawki dla pól i efektów wizualnych. No, jeżeli po prostu zrobicie a la 3D, czyli że po prostu będzie, wiecie, tak jak na przykład w Pure Farmingu była tekstura orki, czyli takie górki były, nie? No to takich to my nie chcemy. My chcemy, wiecie, żeby była tam bruzda taka. Tak jak Farma z Nasty było, że taka bruza była. Jak się orało. Też żeby były jakieś błotne drogi, no skoro to jest, ma być Azja Wschodnia, no to tam, wschodnia, no to wiecie. Tam różne drogi bywają. Takie polne, wiecie, że tam było takie błoto. Może wiecie, jak było na przykład w Madranerze. No. Taka fizyka gleby powinna być właśnie w farmingu jak w Madranerze. Poczuj mocniejszą więź z polami i naturą dzięki ogólnej aktualizacji technologicznej, poprawkom graficznym i ulepszonej fizyce. O, ulepszonej fizyce. Mam nadzieję, że to będzie ten farming. Farming Simulator 25 to będzie ten farming, w którym będzie już ta fizyka. Opartej na najnowszym silniku Giants Engine 10.
No, czyli zostałem na tym swoim silniku. Myślałem, że już jak będzie nowy, to już na jakiś inny przejdą. A nie wiem, czy na tym... Czy też się na tym silniku, bo przecież 15 mogli już zrobić tą wszystkie gleby, więc teraz to raczej zrobią. Umożliwiając również tworzenie modów. Więc jak ktoś myślał, że w Farmingu 25 już nie będzie mógł grać na nieśmiertelnym farm tracku, no to myślę, że się ucieszył, że będzie mógł dalej na nim grać. Więc takie pocieszenie dla tych, co już myśleli, że nie będzie można grać na tym nieśmiertelnym farm tracku. Pewne funkcje to między innymi mgła ograniczająca widoczność. Właśnie tego w Farmingu, z tego co pamiętam, nie było żadnym mgły. Chyba że na modach to były, a tak w podstawce to nie. Rozszerzony system cieni, dynamiczna pogoda i okształcenia gruntu. Romantyczne życie w wirtualnym gospodarstwie nabiera jeszcze większego realizmu i rumieńców. Więcej nowinek i szczegółów już wkrótce. Jakby ktoś pytał, tutaj napisali, że 12 listopada ta gra wyjdzie. No i są trochę to dla mnie takie, że wiecie, za 4 miesiące nowy Farming. Dla mnie to trochę takie, też takie wiecie, że oni znowu poddają kilka rzeczy i to wydają. Dobra, tutaj są jakieś screenshoty, zobacz. No to jest pewnie jakaś wczesna wersja. O, to jest jakaś grafika zrobiona. Nie wygląda mi to na Farminga. To jest na mgła? Nie, to jest Boże, tak mi nie wygląda na Farminga. To jest raczej jakaś grafika. No, bo się mylę, tak? No i tak patrząc na pierwszy rzut oka, tak na to patrzę, to... No, Farming 22. No tak mi wygląda, no, da, na razie. Jeżeli tak to ma wyglądać, no to... Giantsy, się zastanówcie, co robicie, nie? Znaczy, może tak wyglądać. Nie mówię, że jest źle, ale żeby była ta fizyka gleby. O to chyba najbardziej graczom chodzi. To jest na mgła, no. Ładnie. Tutaj mamy uprawę bezorkową. No i mówię, dla mnie to na razie wygląda jak Farming 22. Ale wiadomo, że to jest jakaś wczesna wersja gry, alfa, to się na pewno zmieni. Więc co tutaj? Mamy jakieś talerzowanie, no mówię, Farming 22, ale na pewno to się zmieni, wiem, powtarzam się. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo jak nie, no to nie wiem, kto wam to kupi. Dobra, tutaj mamy na ostatnim screenshotie jakieś... A co dostaniesz, jak kupisz podstawkę i tam sezon pas. Okay. Jakieś maszyny. Nowa mapa. Chyba jakaś angielska. No dobra, jak ktoś pytałby o cenę, to... 205 zł. Cicho. 205 zł. Będzie na premierę kosztować, a z tym tam season passem 345 zł. No, wiecie, na nową grę to trzeba się z tym liczyć, że nowe gry nie są tanie. Co mogę powiedzieć? No, czekamy na jakieś więcej info. No i zobaczymy. Teraz ta gra ma wyjść w listopadzie. Nie wiem, czy wiecie, nagrywam serię tam
Będzie niedługo odcinek z Farmer Dynasty 2 demo. No i teraz taka gra. Pewnie ona wyjdzie teraz w te wakacje. W sierpniu. No to ona długo nie pożyje, tak? Bo pożyje jak kilka, trzy miesiące. Czy zależy kiedy wyjdzie, nie? Pożyje te kilka miesięcy, jak wyjdzie. Potem wyjdzie Farming 25 i ludzie się na to przerzucą. No. Tak to działa. Co, no. Czekamy na więcej info, a ja zrobię odcinek, co chciałbym zobaczyć w tej kolejnej części. Okej, okay, jeszcze jakieś wymagania to są. 45. No, to są takie, wiecie, to się zmienia. Uhuhu. No. Raczej na tym komputerze, co teraz mam, to nie pójdzie. Może jednak, że na niskich ustawieniach pójdzie ta gra. Więc co, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.